Dzień dobry. Ale zobaczcie, że mu bardzo ładnie jest w różowym. Cute. O, cześć, oczko. Siemka. Siemka. Co tam? Misiek oczywiście. Mordka między ścianą a tym czymś. A teraz właśnie skończyłam montować tego vloga. Piękne ujęcie. Ma aż, patrzcie, 19 minut. I nie wiem, kiedy go wrzucić. Czy dzisiaj, czy jutro. To pewnie się okaże. Nie wiem kiedy. I to jest już ten czas, kiedy otwieramy resztę. Więc teraz Maroko 23. Akurat takich kolorów nie lubię. Okej. I cień. Ten cień jest ładny. Widzicie, teraz bardziej mi się cień podoba. Dobra, więc to chyba właśnie świetnie. Weszłam sobie w ten cień. Brawo ja. I pomadka. I tak wyglądają wszystkie produkty, które były w tym kalendarzu. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taki film jak ten z tymi pomadkami. Lovely, ale właśnie z tymi, czyli i recenzje, i właśnie wszystkie swatche na ustach. Jeżeli tak, bardzo chętnie ten film nagram, bo mam aż 12 odcieni, no to trochę sporo, więc mogę Wam to pokazać. No i tak właśnie wyglądają cienie. I jak mówiłam Wam, że z każdym dniem ten cień taki, to w sumie teraz patrząc na wszystkie, nie jest tak źle. No oczywiście nie będę używać tego cienia, ale resztę, czemu nie? Ten zielony mnie kusi. Może kiedyś się przekonam, ale ten mi się też bardzo podoba, to jest odcień Sztokholm. Więc ten jest naprawdę ładny. Dobra, rozwaliłam. To tyle. Patrzcie, ktoś tu jest świąteczny, ale nie jest z tego powodu zadowolony zbytnio. Pluszaczek też chciał ubrać, ale jeszcze pluszakowi nie ubiorę, bo wtedy misiek mu robi krzywdę. No nie bądź taki smutny, przecież ten sweterek jest ładny. Nie jest ładny. Jesteś na mnie zły? Chcesz go ściągnąć? No dobra. Pluszaczek byłby zadowolony. Dobra, właśnie ubrałam choinkę w żarach. Wygląda tak, te światełka wiem, że źle wyglądają, ale jak zgaszę, to jest lepiej. I tu jest Dancia. Siemka, nie widać cię. Ty jest Dancia. Pokaż się wszystkim, jak jesteś piękna. No chodź, podrapię cię. Chcesz, żeby cię podrapać? Tak? To chodź tu. Chodź tu. No chodź tu. No i tu. No gdzieś. Jest. Jest sukces. No drapiemy cię, drapiemy. No. I robimy pierwsze ciasto, brownie. I będę do tego potrzebować 3 bananów, 1/4 szklanki kakao i masło orzechowe. Masło mi się już tutaj roztapia, bo najlepiej by było zrobić to w mikrofalówce, ale że nie mamy, no to robię to tutaj. I jeszcze pewnie dodamy trochę erytrytolu. I tak już wyglądają te 3 składniki. Teraz będę je wszystko, wiecie, rozdrabniać i później do piekarnika. Teraz robię drugie ciasto. Jabłecznik, taki bardziej też zdrowy. I tu jest mąka owsiana, mąka ryżowa, orzechy, olej kokosowy. I teraz to wszystko połączę i do mikrofalówki, i do lodówki, żeby to trochę zamarzło, żeby można było później z tego zrobić spód. A tu jest przepis na niezdrowy jabłeczek, którego nie będę Wam podawać, bo jest niezdrowy. Ten jest.
kolorowy. I tak wyglądają gotowe ciasta. Wcześniej Wam ich nie pokazywałam, bo zapomniałam i teraz już tylko tyle zostało. Więc to jest właśnie to brownie z bananów i z masła orzechowego i z kakao. A tu jest ten zdrowy jabłecznik, który też Wam pokazywałam. Później po prostu oczywiście jeszcze zrobiłam jabłka z cynamonem i resztę tego ciasta wrzuciłam tu jako posypkę do piekarnika. I tak wyglądają oba. Która jest lepsza? Jabłecznik. Mama mówi, że jabłka. Cześć, jest poniedziałek, drugi dzień świąt, godzina 20:32 i jesteśmy na przystanku, czekamy na tramwaj, na siłownię. Tak, to my. Mieliśmy iść wcześniej oczywiście, ale... Hej! No i już jest po świętach, jesteśmy już we Wrocławiu. Przyjechaliśmy z Żar. Jak widzieliście, za dużo nie nagrywałam w Żarach, no ale to też wiecie, święta, więc po prostu chciałam sobie odpocząć. W ogóle nie mam tam neta, więc też za dużo na tym necie nie siedziałam. I jutro siadam i ogarniam wszystko, co mnie ominęło. Wszystkie maile i tak dalej, bo nawet jeszcze nie otwierałam komputera. Więc jestem ciekawa, co tam się dzieje, ale dzisiaj jeszcze mam wolny i od jutra jadę grubo z tematem. Plus jeszcze w tym tygodniu muszę nagrać Get Ready With Me na Sylwestra i Lookbook na Sylwestra, więc trochę roboty mam. Tak. I co jeszcze? No i będę chyba kończyć tego vloga. Nie wiem, czy to w ogóle jest ostatni vlogmas, czy nie. Bo to jest w ogóle taka zbitka z paru dni. Ale dajcie znać, czy Wam się w tym roku vlogmas podobał. Dzięki, że byliście ze mną przez cały miesiąc. Chyba już nie będę wrzucać więcej vlogów, chociaż... Nie wiem, dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jeszcze do końca miesiąca. Ale czytałam parę komentarzy pod ostatnim filmem i widziałam, że już Was zaczyna powoli irytować, że jest za dużo psów, więc nawet nie pokazywałam Wam już Donci. Dajcie znać po prostu, co myślicie, bo jeżeli chcecie, żebym nagrywała, no to mogę podnagrywać, bo to już tylko jest tydzień. Z czego ty się śmiejesz? Suchary, nawet dzisiaj czytam. Kochanie, powiedz coś czułego. Co jest mądre? Musiałam pomyśleć najpierw na początku. Dobra, więc... Alan! Jaki jest ulubiony ser ratowników wodnych? Topiony. Jeszcze chcesz coś powiedzieć? No dawaj! Jak czuje się ogórek w śmietanie? Nie, normalnie. Jak czuje się ogórek w śmietanie? Nie mizernie. O, mój barka. Dobra, więc tym śmiesznym akcentem kończę vloga. Dzięki bardzo i dajcie znać, co myślicie o tych kolejnych vlogach. I pa!